Słyszałeś? Co? Spadamy do dywizji B. Nie szkoci. No wiem, że nie szkoci. My spadamy. Sponsorem naszego kanału jest... Fortuna. Bogini Fortuna. Ajajajajaj. Dzień dobry. Fatalne rozstrzygnięcie w dywizji A. Cóż za niespodzianka, drodzy widzowie. Niespodziewany rezultat. Niemały kacyk. Nutka ironii w tej wypowiedzi się znalazła. Niemały kacyk po wczoraj i to nie dlatego, że poczęstowano nas szkocką. Chociaż akurat taką dobrą szkocką piłką miejscami to nas częstowała reprezentacja przyjezdnych. Na Stadionie Narodowym w Warszawie widzieliśmy futbol bez jakiejkolwiek kontroli. Taki chaos, którego dawno nie widzieliśmy, chociaż przy meczach reprezentacji Polski można w zasadzie spodziewać się wszystkiego. No i koniec końców zobaczyliśmy również cios w plecy albo cios prosto w serce w ostatnich kilkudziesięciu sekundach spotkania. Andy Robertson wieńczy dzieła, strzela gola na 2-1 i wyrzuca Polskę z dywizji A. Jesteśmy tam, gdzie nasze miejsce chyba, chciałoby się rzec krzywy. O tym oczywiście za moment podyskutujemy. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że my nagrywamy ten odcinek na gorąco zaraz po meczu, ponieważ my jeszcze żeśmy sobie konferencję zdążyli odpalić. Tak. Tak, dzisiaj, czyli kiedy wy oglądacie ten film, to jesteśmy w Warszawie. Nagrywamy z jego gościem Tomkiem Niesiąkałą i będzie tam również film o Polakach dotyczący reprezentacji Polski. I on pojawi się u nas jutro. Bardzo prawdopodobne, że pojawi się szybko, więc... Tak, trzeba nastawić na radary, jeżeli chce się Domka posłuchać, bo lada moment będzie film, najprawdopodobniej z jego sam ocenami. Też swój film wrzuca no, na w pewno, tym momencie. Standardowo. Zapewne. Tak, bardzo piękne było to spotkanie. Mam nadzieję, jak najszybciej je zapomnieć. Nie zapomnisz go szybko. Chociażby dlatego, ja że. Powiedziałem, mam nadzieję, ale no, wiem, że mi się to raczej nie uda. Chociażby dlatego, że. No może nie przesadzałbym i nie powiedziałbym, że to spotkanie gdzieś tam by się wślizgnęło na jakąś naszą listę rezerwową przy okazji tego rankingu najgorszych meczów, który wylądował swoją drogą na kanale Fortuny, więc tak. Zapraszamy tam 10 najgorszych meczów, które dane nam było z krzywym świadomie zobaczyć. Mhm. Chociaż moglibyśmy, tak sobie później myślałem, rozciągnąć to mimo wszystko do tego turnieju jeszcze z 2002 roku, bo tam też była dość ikoniczna paszka, ale też off-top totalny, więc zapraszamy oczywiście do tego odcinka na kanale Fortuny, jeżeli kogoś to interesuje. Tego meczu nie dopiszemy, ani do listy głównej, ani do listy rezerwowej, ale no mimo wszystko zęby czasami zgrzytały. Ta taktyczna próżnia, brak zabezpieczenia i kontroli przede wszystkim w środku pola i nie tylko, bo w zasadzie w każdej tercji boiskowej ten brak kontroli był tak ewidentny. Jeżeli ktoś jest entuzjastą taktyki, posiadania pewnych przewag nic. W sektorach, jakiejś właśnie dozy chociaż, kontrolowania tego, co dzieje się na boisku, to ten mecz będzie dla niego arcyfatalny. Ostatnio takie spotkanie, pamiętam, że Michał Zachodniak prześwietlał mecz Chelsea z Liverpoolem. To też mówił o tym, że to trochę mecz bez kontroli, że jest dużo takich przypadkowych sytuacji, że to nie był mecz dla trenera. To, co zobaczyliśmy wczoraj na Stadionie Narodowym, absolutnie nie było meczem dla żadnego trenera, bo tu inaczej. Jeżeli ktoś chce analizować, denerwować się i wyciągać mnóstwo wniosków, jak nie należy zachowywać się w poszczególnych sytuacjach, to jasne, nie no. Materiał analityczny super. No ale jeżeli jesteś trenerem, to się po prostu łapiesz za głowę. Jak wiele prostych rzeczy może nie funkcjonować. No oczywiście możemy rozpocząć od samej pierwszej połowy i tego, że tak na dobrą sprawę mogło być, nie wiem, z 4-4, równie dobrze z 3-1 dla Szkotów. Ja nie jestem aż tak optymistyczny, słuchając sobie nie tylko teraz ciebie, ale też wcześniej programów, no, o które zdążyliśmy zahaczyć. Ja nie byłbym aż tak optymistyczny, bo uważam, że przeceniamy sobie te szanse, które stworzyliśmy w pierwszej połowie. Uważam, że Szkoci mieli dużo lepsze te okazje. No, lepsze mieli, oczywiście. Obramowanie bramki było przez nich dotknięte piłką dwukrotnie. Scott do tego McTominay, też ta szansa McTominaya. No przepraszam, ale to Szkoci powinni prowadzić w tym meczu i to ostatecznie się też tak zakończyło. No tak wyglądała pierwsza połowa cała. Przecież Szkoci prowadzili po pierwszej połowie po golu Johna McGina, kiedy Ben Doak, nie nękany przez nikogo w tych pierwszych 20 paru minutach pierwszej połowy, hasał sobie i robił co chciał na tej swojej stronie, więc... Po raz kolejny błysnął wypożyczony do Boro piłkarz Liverpoolu. Myślę, że to jest też
Dobry dla niego, bardzo dobry nawet dla niego wieczór. W ogóle trudno mi wskazać Szkota, który by się jakoś tak wyraźnie wyróżnił in minus. W przeciwieństwie do reprezentantów Polski, których kilku tutaj było. Ja miałem wrażenie, że jednak Szkoci zagrali albo na poziomie swojego potencjału, albo ciut powyżej tego potencjału. My natomiast absolutnie nie dojechaliśmy do naszego możliwego maksimum, bo były zalążki dobrej gry, zalążki takiego ofensywnego pomysłu, być może czasami hura optymistycznego, ale za każdym razem, kiedy nadzieja jakaś się rodziła w mojej głowie, to wygasała ona błyskawicznie po tym, co robiliśmy, kiedy oddawaliśmy pole przeciwnikowi, kiedy dopuszczaliśmy go do konstruowania akcji w okolicach naszego pola karnego. Ten cios za cios i raz jeszcze podkreślę, brak jakiejkolwiek kontroli nad tym, co dzieje się na boisku, obnażył tę reprezentację w stopniu znacznym. Ja uważam, że jedyne, co różni tę kadrę i jej pomysł na grę od tego, co graliśmy pod selekcjonerem Brzęczkiem, to jest to, że mamy obsykany schemat gry na lewej stronie, czyli wypuszczenie w miarę sprawne Zalewskiego i to jest wszystko. Na tym się kończy to, co można by jakoś przewidzieć w naszej kadrze. Reszta jest jednym wielkim chaosem, a nie możesz podchodzić z takim planem taktycznym, jeżeli w ogóle można mówić o planie taktycznym, na spotkanie, kiedy właśnie te schematy w ogóle nie funkcjonują, czy to w ataku, czy to z piłką przy nodze w środku pola, czy też posiadając tę piłkę zaraz przed własną bramką. My w końcówce, mając remis utrzymujący nas w dywizji A, mogąc totalnie i swobodnie wrzucać na wchodzącego teraz nie wiem kogo w pole karne Szkotów, to było na kilkadziesiąt sekund przed startą bramki, decydujemy się piłkę wycofać do Skorupskiego, który ją wybił jakoś w środek boiska i tracimy w tamtym momencie posiadanie i również później bramkę. Wiesz, no Trent Alexander-Arnold ostatnio w specjalnym wywiadzie dla VIA mówił, że Arne Slot nauczył go cierpliwości i tego, że czasami nie warto szukać asysty tam, gdzie rodzi się ryzyko, więc może reprezentanci Polski po prostu minimalizowali ryzyko w tamtym momencie, bo można było ruszyć z kolejną fazą przejściową. My uważam, że ją sobie zmniejszyliśmy. Czekaj, teraz... Ale co? Znaczy, chodzi mi o szansę to, na dobry rezultat tym, że nie zagraliśmy tej piłki. Tak, tak, bo chodzi mi o to, że my nie możemy grać na remis w momencie, ja kiedy śmieję, my nie panujemy. Podejrzewam, ale jakby ktoś chciał tutaj jednak, wiesz, szukać czegoś więcej. Chodzi mi o to, że jeżeli w momencie, kiedy my nie panujemy nad sytuacją boiskową, nie możemy po prostu sobie nie pozwolić na brak próby zagrożenia bramki przeciwnika w momencie, kiedy jest na to ewidentnie szansa. Znaczy nie, w ogóle to, że my w 60 tam chyba 5 minucie oddajemy ostatni strzał w tym spotkaniu, to jest kryminał. I to jest niestety olbrzymi kamyczek do ogródka tej reprezentacji Michała Probierza, no bo oczywiście odbijał troszeczkę piłeczkę Michał Probierz na pytanie chyba Radka Przybysza o to, dlaczego się cofnęliśmy, czy to piłkarze zdecydowali sobie arbitralnie o tym, że już nie będziemy atakować, tylko nagle będziemy bronić. Trochę ominął, nie dał jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie Michał Probierz. Taka bardzo dyplomatyczna, eufemistyczna wypowiedź. Arne Slot, mam wrażenie, że tutaj by jednak poszukał bezpośrednio powodów takiego scenariusza, gdyby on się wypowiadał, bo porównuję akurat do Slota. Teraz mi zagrały te dwa skojarzenia w głowie, dlatego że on tak dość konkretnie i ciekawie dla kibica wypowiada się w szczegółach też o tym, co wydarzyło się w spotkaniu jego drużyny. U Michała Probierza czasami widzę takie smarowanie masełkiem, takie omijanie tych trudnych tematów, tak żeby za bardzo nie przesadzić, żeby trochę załagodzić nastroje, żeby trochę stonować te emocje, które wiadomo, że w każdym z nas buzują po takim przegranym meczu i to na tej konferencji prasowej było słychać. Zabrakło mi takiego jasnego dania do zrozumienia, że on oczekuje od tej reprezentacji już może nawet nie tej kontroli, bo ja zakładam, że gdyby ten mecz rozegrany został raz jeszcze, drugi, trzeci, to pewnie tej kontroli też by za wiele nie było. To jest kolejna ze składowych tego, dlaczego ja uważam, że Michał Probierz w tym momencie się trochę krząta. I to jest też eufemizm w kontekście prowadzenia reprezentacji Polski, że tutaj jakiejś spójnej myśli, idei brak. Widać może zalążki, ale to są cały czas zalążki, a mówimy o trenerze, selekcjonerze, który pracuje już z tą reprezentacją ponad rok. Znaczy ja uważam, że jest zalążek, jest ciągły chaos i to nawet nie jest zalążek, to po prostu jest ciągłość. Ja nie widzę tutaj pomysłu na grę, która różniłaby się czymś znacznym od takiego, powiedzmy, przeciętnego, niższego poziomu ekstraklasy. Ja uważam, że nasza drużyna gra jak, nie wiem, jakaś dawna Jagiellonia Probierza po prostu. Nie widzę żadnych
potencjału, żadnych schematów, które mogłyby wykorzystać potencjały naszych piłkarzy. No, ale nie, no te schematy w ofensywie czasami się pojawiały mimo wszystko. Ja mam takie wrażenie, że gdyby ktoś chciał to prześledzić, to w tych niektórych akcjach może by jakąś mechanikę zobaczył. Mówię oczywiście o grze ofensywnej teraz, bo z tyłu wygląda to kompromitująco. Tracimy 16 bramek w rozgrywkach Ligi Narodów. Średnia jest absolutnie porażająca. Jesteśmy w czubie zespołów, które traciły najwięcej jako reprezentacja Polski, która ma piłkarzy raczej solidnych albo na średnim europejskim poziomie, jeżeli patrzymy sobie na personalia. Nawet jeżeli wyłączymy z tego, nie wiem, Bereszyńskiego, Bednarka, którzy nie zagrali z uwagi na urazy, no to kurczę, Kiwior, Walukiewicz. Jeżeli chodzi o pozostałych piłkarzy, którzy grają z doskoku, albo nawet tych wahadłowych, bo już abstrahuję od Piątkowskiego. Piątkowski był akurat najlepszym piłkarzem tego spotkania, więc jego domyślnie można wymienić. Ze Skorupskim. Ze Skorupskim, tak. Ale najlepszym piłkarzem z pola też za sprawą tego gola. Natomiast no, nawet jak patrzymy na wahadłowych Zalewskiego, Kamińskiego w tym meczu, to są wystarczająco solidne, mocne nazwiska, żeby nie dać sobie Szkotom na własnym stadionie strzelić dwa gole. Ale my nie dość, że sobie dajemy te dwa gole strzelić, to jeszcze mogliśmy równie dobrze stracić kolejne trzy albo cztery. Bo tyle sytuacji bardzo dogodnych sobie Szkoci wykreowali. To nie może tak wyglądać. Po prostu to nie może tak wyglądać. No to jest jeden wielki absurd. Przypomina mi się mecz Szkotów z Węgrami, gdzie Węgrzy ograniczyli w dużo większym stopniu Szkotów. Ta solidność była większa. Jak sobie postawisz reprezentację Polski obok Węgrów i nie wiem, zestawisz formację defensywną, to ja nie widzę jakiejś wielkiej, gigantycznej, kolosalnej różnicy między tymi dwoma formacjami. Ba, nawet pewnie nie jeden kibic reprezentacji Polski powie, że Polska jest lepiej obsadzona personalnie. Dlatego i że powinna lepiej wyglądać. Ja uważam, że to wszystko można by lepiej poukładać, bo nie tylko w linii defensywnej te nazwiska świadczą o tym, że jakaś jakość jest, ale także wszystkim w pomocy. Ja nie widzę w ogóle jakichkolwiek momentów, które by pokazywały jaki jest pomysł na Zielińskiego, na Szymańskiego. Cały czas nie widzę tego potencjału wydobywanego chociażby z tego Szymańskiego. Zielu, powiedzmy, że się może jakoś momentami poświęca dla tej kary, żeby, nie wiem, obskoczyć jakieś inne role, jak raz wtedy, kiedy zagrał na szóstce. Ale jest non-stop piłka na skrzydło i wrzuta, nie? Ja wiem, że to jest najprostsze, czasem najprostsze metody są najlepsze, ale Nawałka pokazywał, że da się z takich piłkarzy wydobywać jakiś optimum. Jeżeli chodzi o... Minimum. Bo ja nie dokończyłem tej swojej myśli, znowu uciekłem w przydługawą dygresję. O to, co mi nie zagrało u Probierza chociażby po tej konferencji, że nie potrafił właśnie walnąć mocno pięścią w stół i nie postawić jasno przed dziennikarzami warunku. Jego reprezentacja ma trzymać się nawet tego chaotycznego, ale mimo wszystko planu na to, żeby atakować bramkę Szkotów, a w końcówce, w tym ostatnim fragmencie, dajmy na to, nie wiem, 20 paru minut, jednak się broniła, może nie jakoś mega rozpaczliwie, natomiast prosiła się o kłopoty. I te kłopoty dostała. Zresztą przypomina mi się ta sytuacja sprzed kilku minut przed golem Andy'ego Robertsona, kiedy był ten rzut rożny. Ja mówiłem, byłoby to bardzo polskie, gdyby oni w tym meczu po screamerze Piątkowskiego teraz oddali to prowadzenie po stałym fragmencie, Szkoci po swojemu by sobie gola strzelili i skończyłoby się to 2-1. Szkoci by powiedzieli poetic justice. I kurczę, skończyło się to 2-1. Tylko ja tak się troszeczkę podśmiechiwałem, bo nie zakładałem, że to będzie miało miejsce, a to jednak się stało. Dramat. I tego mi właśnie też zabrakło u Probierza, raz jeszcze to powiem, że no powinien ostrzej tutaj wjechać po takim spotkaniu, powinien żar z niego kipić, jakiś, wiesz, taka iskra, taki płomień, żeby pokazać, kurczę, że mu zależy, że to może nie jest tak, że to jest w 100% wina piłkarzy, bo wiadomo, że sztab szkoleniowy ponosi odpowiedzialność i powinien też posypać głowę popiołem, miał Probierz na konferencji prasowej. Ale pokazać nam, kibicom, że no, była ambicja w głowach przynajmniej, żeby coś z tego ulepić i żeby nawet bronić tego komicznego remisu ze Szkocją, a mimo wszystko nie dać się wyrzucić z tej Ligi Narodów. Ta reakcja mi sugeruje jedno, że tu się za wiele w naszej grze nie zmieni. Ja uważam, że on faktycznie jest zadowolony z tego, co widział na przestrzeni całej tej przygody z aktualnym sezonem Ligi Narodów i nie widzę, jakby powiem szczerze, jak już mówię o tych całych zalążkach, powodów, dzięki którym nasza gra wyglądałaby znacznie lepiej, bardziej uporządkowana i z jakimś innym pomysłem by wyszła na spotkania już w lidze, w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Może po prostu
nie potrafił udawać Michał Probierz i dla niego to jest tak na dobrą sprawę, jeżeli jest przekonany o tym, że będzie kontynuował pracę z reprezentacją Polski, po prostu optymalny scenariusz, że będziemy grać sobie w dywizji B, będziemy mieć rywali w naszym zasięgu, nie będziemy się musieli męczyć ani w barażu, ani dalej w tej dywizji A, nawet jeżeli on później na tej samej konferencji prasowej powiedział, że on się nie zgodzi, że lepiej nam jest grać w dywizji B, bo mam taki potencjał, bo on uważa, że tę kadrę stać na to, żeby rywalizować z tymi najlepszymi w dywizji A, to może jednak to jest dyplomatyczna wypowiedź, a podświadomie jednak on czuje, że dla niego jako selekcjonera po prostu będzie wygodniej prowadzić tę kadrę, selekcjonować tych piłkarzy, kiedy w perspektywie będą mecze w dywizji B z łatwiejszymi rywalami. No na pewno takie mecze sprzyjają bardziej chyba budowaniu kadry. Tak mi się też wydaje, trochę ten pogląd rozumiem, aczkolwiek tacy Szkoci, nie wiem, czy są bardzo smutni z tego powodu, którzy są gorzej od nas jakościowo, że zostali w tej dywizji. A nie, no, widać było u nich zapalczywość, energię, wiesz, charakter, oni chcieli jednak wygrać. Ogólnie, raczej ta dotychczasowa nasza przygoda z dywizją A kojarzy się dosłownie z batorzeniem w każdym sezonie tych rozgrywek. I wspominane na kanale Fortuny 1-6 z Belgią, 1-5 z Portugalią, jakieś inne mecze, gdzie powiedzmy z jakimiś Włochami czy innymi, nie wiem, Holendrami powąchaliśmy piłki. No, zasłużony spadek. Jesteśmy tak, nie jesteśmy tam, gdzie jest nasze miejsce po prostu. No, ta piłka w naszym wykonaniu nie jest na dywizję A, czyli nie jest na najwyższy poziom Ligi Narodów i to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Więc można tylko sobie zadać pytanie, czy to jest weryfikacja Michała Probierza, czy należy się z nim pożegnać. Abstrahując od tego, ja uważam, że to się po prostu nie stanie, że Cezary Kulesza nie zwolni to się nie Michała stanie, Probierza i będziemy dalej kontynuować tę. Ja osobiście uważam, że to się powinno stać. Ja, tak jak mówię, nie widzę żadnego pomysłu, ani tego jakiegoś pomysłu, który miałby mi spowodować, że ja widzę, okej, okay, on może i te swoje piłkarzy, są niedoskonałości, ale idziemy w dobrą stronę. Tak, ale sam Michał Probierz mówi, nie? Gdzieś to sam idzie, ja Probierz uważam, mówi, że to idziemy w dobrą stronę. I to będzie wyglądało tak samo. Ja nie widzę teraz różnicy pomiędzy meczami sprzed roku chociażby. No dobra, jeszcze na koniec. Jakieś, okej, minimalna jest, dobra, przesadzam, ale spotkania w okolicach Mistrzostw Europy minionych, chociażby te mecze towarzyskie przed Turcją i Ukrainą, wyglądały bardzo podobnie. Fakty są takie, że 5 ostatnich meczów Michała Probierza to jest 1 punkt. 4 porażki, 1 remis z Chorwacją, więc to jest naprawdę arcyżenujący bilans i to też po raz kolejny pokazuje nam miejsce w szeregu. Na koniec jeszcze sobie tylko porozmawiajmy. Jeszcze tylko jedna rzecz. Proszę. Ani razu nie powiedzieliśmy o tym, że nie było Lewandowskiego i ciekawe jakby było to z nim w składzie. Uważam, że byłoby dokładnie tak samo, więc to świadczy... Stary, no właśnie. I teraz właśnie przechodzimy... Teraz właśnie. Przechodzimy, późna pora. Przechodzimy do poszczególnych piłkarzy, kto nam się rzucił in plus, in minus. Jeżeli chodzi o napastników, Adam Buksa, Karol Świderski na poziomie gorszym niż standardowy Robert Lewandowski w swoim standardowym środowisku napastnika reprezentacji Polski z małą, ograniczoną liczbą podań. Buksa mniej niż 20 prób, z czego tam chyba 13 czy 14 mu wyszło. Pojedynki w większości poprzegrywane. Sprawdzałem sobie statystyki, tam miał jeden pojedynek bodajże na 7, albo dwa pojedynki na 8-7 wygranych. Świder niewiele lepiej, jeżeli chodzi o podania, ale też no, zapamiętany zostanie głównie z uwagi na to pudło, kiedy znalazł się w bardzo dobrej sytuacji do tego, że strzelić gola strzelił obok. To są jedni z najsłabiej ocenianych piłkarzy w tym spotkaniu. Oprócz tego wiadomo, no, pozycja newralgiczna bardzo w chwili obecnej w reprezentacji, czyli ta przestrzeń między szóstką a ósemką. Jakub Moder widziałem, że jest bardzo przeciętnie oceniony, zresztą z niczym wielkim mi się w tym meczu po prostu Kuba Moder nie kojarzy. No nie, bo jest jedna taka przebitka królująca już na Twitterze, gdzie on się pokazał niesamowicie wysokim zaangażowaniem w walce o piłce, w cudzysłowie oczywiście. No, jeżeli chodzi o, ty już powiedziałeś, Sepka Szymańskiego czy Piotrka Zielińskiego, momenty takiego jakiegoś indywidualnego skoku jakości występowały, zwłaszcza na początku Sepka. Szymański mi się nawet podobał w tej Szymański na później zgasł trochę, ale jednak na początku to widać było, że kierownica jest chwycona dość pewnie, nie? Piotrek Zieliński na swoim standardowym poziomie w porównaniu do kolegów z reprezentacji, więc jakoś bardzo tutaj nie będzie się pewnie rzucał w oczy, aczkolwiek niektórzy pewnie
oczekując od kapitana występu na miarę tych najlepszych, byli trochę zawiedzeni po wczorajszym spotkaniu. Tak jak mówię, jeżeli ktoś ma funkcjonować w środku pola, no to jego koledzy też powinni być jakoś dostosowani do jego konkretnych, nie wiem, ruchów, pomysłów, a to nie ma żadnych nici porozumienia w środku pola. My straciliśmy, nie mieliśmy nawet kontroli, a przy tym, jak dobrą linię pomocy też ma Szkocja, nawet nie próbowaliśmy tego robić. No właśnie, to jest też ważna rzecz, która nie powinna nam umknąć. Jednak tu McTominay, Gilmour, McGinn, nawet Kenny McLean, to są piłkarze, którzy są po prostu na wysokim poziomie. No, nawet jeżeli ktoś deprecjonuje, czy też chce ich deprecjonować, to nie może zaprzeczyć faktom. To są piłkarze poza Kennym, którzy grają na topowym europejskim poziomie. Dwóch gra regularnie w Napoli, jeden jest podstawowym filarem środka pola Aston Villa, nawet jeżeli miał swoje gorsze momenty i w tym sezonie i wyleciał z kontuzją na pewien czas, to są fakty. A my w wielu momentach po prostu mamy piłkarzy, którym brakuje ewidentnie rytmu meczowego. Przy tym rytmie meczowym można się zatrzymać, zarówno opisując występ Kuby Modera, można się zatrzymać opisując występ Kuby Kiwiora, który też miał sporo mankamentów zarówno w swoim standardowym środowisku, jak i tam gdzieś bardziej pod bramką przeciwnika. Też mi się taka jedna abstrakcyjna sytuacja przypomina, kiedy totalnie zawalił nam sytuację. Walukiewicz oddał tak na dobrą sprawę tego gola na 2-1 Szkotom. To jest oczywiście bardzo duża hiperbola, natomiast no nie możesz tak piłki po prostu podać przeciwnikowi, kiedy mecz zbliża się do końca i zostało kilkadziesiąt sekund. Mówiłeś o tej sytuacji, kiedy ja żartobliwie niejako odwołałem się do cierpliwości, którą opisywał Trent Alexander-Arnold. To tutaj nie ma absolutnie żadnej cierpliwości, ba, tu jest wręcz głupota, bo to jest totalne oddanie piłki przeciwnikowi. W momencie, kiedy nie jesteś bez pod presją, dokładnie, i bez dookoła pressingu jest dużo wolnych twoich kumpli. Wahadła też nam nie funkcjonowały na optymalnym poziomie, ale z dwójki piłkarzy Kamiński-Zalewski, no to chyba jednak lepiej wyglądał Kuba Kamiński. Ja byłem w szoku, kiedy to Puchacz wszedł za Kamińskiego, a nie za Zalewskiego. Koniec końców Uraz mówił Michał Probierz o tym, że wraca teraz do swojego klubu z Urazem, okay, Kuba Kamiński. Okay, okay. Więc to wszystko to trochę wyklarowało. Ale fakt, że no tam Nikola Zalewski, nie dość, że odpowiedzialny za tego gola na 2-1, to jeszcze no, mógł się pokazać z lepszej strony w niektórych sytuacjach, nawet z przodu, pomimo tego, że w statystykach pojedynki wygrane standardowo. W momencie, kiedy było 1-1. Piątkowskiemu tam, kurde, daj piłkę. Jest fajny obieg, on wchodzi, nawet może ładować na bramkę. Byłaby chociaż próba zaskoczenia czymś Szkotów, a tak to rozbiliśmy się o falochron. I tych kilka sytuacji tak niestety wygasło w reprezentacji Polski, że tego dobrego momentu, dobrego podania nie było. Ty też zwróciłeś uwagę na taką sytuację, kiedy tam byliśmy po lewej stronie pola karnego i fajnie budowaliśmy trójkąt, a Nikola Zalewski nie ruszył w przestrzeń. Tak, a było pod linię końcową. Dużo wolnego miejsca. A tam można było, tam się prosiło, wjechać Szkotów i później, nie wiem, wycofać piłkę, wiesz. Takie klasyczne zagranie spod linii końcowej, cutback do na przykład Piotra Zielińskiego na strzał. Nie było tego, nie? Znowu statycznie przyjął piłkę przy linii bocznej i rozegrał gdzie? No do środka, no tam gdzie najprościej po prostu rozegrać, znowu budując po obwodzie. No, więc niestety to nie był dobry mecz Nikoli Zalewskiego, pomimo tego, że te mecze standardowo też są okraszane pewną liczbą wygrywanych pojedynków i to i w statystykach po raz kolejny wyjął. Symboliczne też o tyle, że to on nam zapewni 3 punkty w Szkocji. No, bardzo symboliczne, tak. What goes around comes around. No i co? Jeżeli chodzi o zmienników, zbyt wiele do powiedzenia nie mamy. Puchacz wsławił się chyba jedyną akcją, czyli tym, jak ugrał żółtą kartkę na Christim. Tak. Kiedy się zastawiał dość mądrze. Poza tym, była jeszcze to dośrodkowanie do buksy. Ta wiłka, która leciała taką dziwną parabolą. Ja w ogóle myślałem, że ona leci w kosmos albo w trybuny minimum, a ona spadła na głowę buksy, czy tam w okolice tego dalekiego słupka. Slisz z niczym mi się konkretnym nie kojarzy, ale też niczym konkretnie negatywnym. Mam wrażenie, że chyba trochę więcej zaangażowania pokazał w środku pola niż Moder, ale to... Zobaczymy, jak jutro tych piłkarzy oceni Tomek Ciąkała. Będziemy też mądrzejsi o pewne wnioski, które mogą się pojawić w naszych głowach po, miejmy nadzieję, dobrze przespanej, aczkolwiek krótkiej nocy, bo niewiele nas godzin tego snu czeka przed wyjazdem do Warszawy. Dzisiaj, w zasadzie już chyba też nawet dzisiaj? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie mamy formalnie dzisiaj, ale już możemy tak mówić, że jest wtorek. Dwie minuty. Zostały 2 minuty. Już wiecie, kiedy kończymy nagrywać.
ten film. My oczywiście sobie będziemy też czytać o tym meczu, słuchać różnych ciekawych wniosków i tak jak powiedzieliśmy, będziemy rozmawiać jeszcze o tym meczu z Tomkiem Ćwiąkałą. To była reakcja po spadnięciu z dywizji A na gorąco, tak jak Krzywy już powiedział. Do tego meczu z Portugalią nawet już nie będziemy wracać, nie bo ma sensu. Nie ma najmniejszego sensu. Przez wszystkich przewałkowany, a my też o tym meczu powiedzieliśmy w odcinku, który pojawił się na kanale Fortuna. Dokładnie. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to odsyłamy. No, to były nasze wnioski. Trochę dłuższe nawet niż zakładałem, szczerze powiedziawszy. Ale pojawiają się standardowo po meczach naszej kadry. Więc dziękujemy wam bardzo, drodzy widzowie, że byliście z nami i zostawiamy was z kolejnymi treściami na temat meczu reprezentacji Polski, bo podejrzewam, że dzisiaj w polskim YouTubie i nie tylko pojawi się ich cała masa. No, więc dziękujemy bardzo, trzymajcie się i wyczekujcie filmu z Tomkiem Ćwiąkałą. Hej. Dzięki, pa.